Cześć, witaj, jestem jak znalazł w kolejnym unboxingu. Dzisiaj będzie to unboxing World of Warcraft w takiej edycji pudełkowej. Wygląda to tak bardzo fajnie. Wygląda to z boku tak i z tyłu tak. I drugi bok tak. I jeszcze tu można sobie otworzyć. I jest takie coś. Bardzo ładnie to wygląda. Będę grał sobie w WoWa, bo zawsze chciałem sobie pograć. Będę teraz kupował sobie oczywiście też dodatki. Najpewniej w edycji kolekcjonerskiej. Jak to ja kupuję wszystko w edycjach kolekcjonerskich. Bo jestem kolekcjonerem oczywiście. No i wyjmijmy to. I co tu się znajduje? Właśnie tak o. Dysk pierwszy. Więc otworzę to sobie. Max próbuje kroić taśmę. Zróbcie mema z moją twarzą i wysyłajcie mi na fejsie. Max Play Games. Mój fanpage zawsze na moim kanale jest, więc dysk pierwszy. Dysk drugi. Dysk trzeci. I dysk czwarty. Tutaj właśnie będzie trzeba kupować takie karty, żeby grać w to. To ja będę kupował zawsze. I mam tu specjalną kartę do Hearthstone'a i do World of Warcraft. Więc ja to już sobie zrobię. To będzie trzeba doładowywać zawsze wszystko ten, to ja będę musiał. Wracam do was, tak. Wyłączyło mi się. Tu mamy instrukcję do WoWa, jak się gra, jak się tamto, o dodatkach, więc niech leży. No i tu mamy, o kurde, żeby poznać całego WoWa, taki wielki jakby komiks, znaczy nie komiks, tylko gazety jakby, jak CD Action, coś takiego. No i tak to wyglądało to, więc to na tyle w tym unboxingu. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli unboxing wam się spodobał, czy zostawić łapkę w górę i komentarz. Zapraszam was do innych unboxingów. Mówi dla was Maxus, zdrowiam was bardzo serdecznie i na razie.